Dzień dobry kochani, z tej strony Karolina, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, gdzie spotykamy się już w drugim pokoleniu. Będzie to odcinek drugi już. Pierwszy to była taka cutscena, wstęp, zapowiedź, wiecie, a tutaj już lecimy sobie prosto do rozgrywki. I oczywiście witamy się z naszą Gają, która... No, cóż, wiek 16 lat, ucieczka z domu, czy tam wyprowadzka, zwał jak zwał. No, nie ułożyło się dziewczynie tak jak chciała, tak jak myślała. Niestety, ale jej ukochany okazał się być prawdziwym dupkiem. Tak, okazał się być prawdziwym dupkiem, to była dla niego zabawa, tylko i wyłącznie zabawa. Ona za bardzo pieniążków nie ma i zamieszka w namiocie. O nie, zamieszka w namiocie. Tak, niestety, tak to będzie jej miejscówka. Jesteśmy... Sanmaishu, no i tutaj, no zobaczmy jak to będzie wyglądało. Nasza mała gitarzystka, złamane serce, niedawno dziadek zmarł, także no nie układa się naszej kochanej tutaj, niestety nie układa się. No cóż poradzić, niestety tak wyszło, tak wyszło. Oczywiście ona się będzie uczyć, ona, wiecie, będzie grała na gitarze. No zobaczmy, Virgil chce przyjść do ciebie na chwilę. Nie, przed chwilą z nami zerwałeś, znaczy z Gają. Idź sobie. Nie. Nie przyjdziemy do ciebie. Jesteś zły i niedobry. No i cóż, Gaja się wyspała. Niestety jest dalej smutna, oszołomiona tym wszystkim. Oszołomiona tym wszystkim, co się wydarzyło. Tak. No. Normalnie jakby powiedziała świnia. Chodź. Zrobisz sobie ognisko. Oczywiście Gaja gdzieś tam swoją dumę ma i nie chciała wrócić do rodziców, no bo wiadomo, pokłóciła się z mamą, wcześniej pokłóciła się z ojcem, że wielkie plotki chodzą już po wsi i tak dalej, i tak dalej. No i Gaja stwierdziła, no dobra, no skoro już uciekłam, to nie wrócę do nich, choćby nie wiem co. No bo wiecie, musiałaby no przyznać się tak naprawdę przed nimi, ale też przed samą sobą, że oni mieli jednak rację. Aczkolwiek Gaja chce się starać, chce się ubiegać o to, aby zostać sławną gitarzystką. Marzy o tym, marzy jej się kariera, lecz niestety ciężkie dni nastąpią, bo jak widzicie mamy tutaj jesień, także no nie będzie jej za ciepło, to z pewnością będą ciężkie dni. Co będzie zimą? Na pewno będzie po prostu ciężko. Dobra, zrób sobie paróweczkę, hot doga. Zjesz sobie, pójdziesz jeszcze, chyba pójdziemy jeszcze spać, no bo cóż zrobić, gdzie ty idziesz, do wody idziesz sobie tutaj usiąść, aha, no, okej, dobrze, ale nie mogłaś z tej strony, chyba, że to przez to, że jest ten spadek taki, to może dlatego nie może, albo próbuje się schować przed wszystkimi właśnie w krzakach, no może też tak być, że chce się ukryć, schować, głupio jej. Nie chcę, żeby ktoś widział, że mieszka w namiocie. No wiecie, no do tej pory miała jednak mimo wszystko dobre życie, układało jej się. Wiadomo, ona musiała pracować, pomagać rodzicom w ogrodzie i oczywiście to nie było jej życie, to ona tak nie chciała. Przyszedł okres buntu, oczywiście jakieś tam nastoletnie marzenia i ty nie masz się gdzie załatwić. Ojojoj, jest tutaj coś, musimy szukać teraz. W takim razie musimy szukać, gdzie tu jest jakaś publiczna toaleta. Odwiedź bar karaoke, chodź, odwiedzimy bar karaoke. I tak, tak jak to widzieliście na kascenie tak naprawdę, no to Gaja powiedziała rodzicom, to znaczy mamie w szczególności powiedziała, że ona poczuła w dniu, kiedy otrzymała skrzypce od Świętego Mikołaja, że ona właśnie wtedy poczuła, że chyba to jest, ona w tym kierunku się chce uczyć, ona w tym kierunku chce dążyć, że ona chce być sławna, ona chce grać na instrumentach muzycznych. Dobra, jesteśmy tutaj, ale nie jest się zimno. Co to jest? Nie swoje, oparzone ramię. No i jak widzicie, ona się dosyć sporo wytatłowała, już w młodym wieku i rysy o tym nie wiedzą oczywiście. Nie wiedzieli, że tak Gaja tutaj, no, wygląda. Że taka się zrobiła, wiecie. No ale w tym stroju kąpielowym to może byś nie chodziła. Zmień strój. I zmieniamy sobie strój od razu. Już na jakiś troszeczkę cieplejszy. Ona chyba w tym stroju ma akurat brzuch odkryty. No ale okej, umyj ręce, umyj zęby. No niby 16, no 17, 16 lat. A wygląda już jak dorosła kobitka. No. Także tak to wygląda.
No nic, nic, nie. Na to ona na pewno nie poradziła. Mamy tutaj kosmitę, piękny tatuś się zaprzyjaźnił z kosmitami. Teraz w każdym mieście są kosmici. Okej, okay, dobra, chodź, dziewczyno nasze, Gajo, chodź tutaj jeszcze spać, idź do domu. I pójdziesz spać, kochana nasza, chodź, śpi, wyśpisz się rano, no, zobaczymy, czy pójdziesz do szkoły. Nie wiem, chyba nie pójdziemy do szkoły, bo trzeba zacząć zarabiać pieniądze. Chyba zacząć zarabiać pieniądze, bo tutaj, no, groszowe sprawy, niedobrze się dzieje. Także co, ja myślę, że nasza Gaja niestety nie będzie już chodzić do szkoły. Będzie odrabiała lekcje tutaj, ale do szkoły nie będzie się wybierała. Tylko, że, czy tobie nie będzie za zimno tutaj, jak ty tak sobie siedzisz? Ale fajnie, fajnie, spoko. Tutaj niby jest takie zejście, ale spoko, bo ona może tutaj być. I mamy mleko, no to mleka nawet sporo mamy. Jakąś książkę mam. Miłość i kanapki. Romans. Romans. Taki jak jej i Virgila. Okej. Okay. I myślę, że ty będziesz musiała sobie poćwiczyć, dziewczyno, trochę, ponieważ tutaj ty jeszcze nawet zarabiać na ulicy nie możesz, grając. Dobra, skończ już się uczyć. Ale to bym chciała, żebyś jednak do wyposażenia swojego zabrała. No i graj. Zobaczymy, na którym to w ogóle jest poziomie. Gitara na trzecim poziomie, a do, jak dobrze się orientuję, zarabiać na gitarze możemy od poziomu czwartego, także jedziemy z tym. No kochani, mamy czwarty poziom. Gaja osiągnęła czwarty poziom gry na gitarze. Dobra, chodź tutaj sobie zjesz coś. A może grilla sobie zrób, będziesz miała na dłużej, tak myślę, mam nadzieję, ale coś taniego. Grillowane owoce. Jest ci chyba zimno, dziewczyno. Etui rodziny, garderobę zmiejscuruj. Weź się przybierz, nie możesz tutaj zrobić nic. No dobra, to chodź rozpalisz. Nie wiem, chyba coś z grillem jest nie halo. Dobra, najwyżej za chwileczkę sobie to zrobimy. Hot dogi, no będziesz jadła hot dogi. Niestety wściekła. O nie. Dobra, kiepsko się czuję i bla bla bla. I bla bla bla. Dobra, to sobie weźmy. A z tego w ogóle możesz korzystać? Ćwicz. Aha, te skrzypce mają rozmiar umożliwiający granie dzieciom. Okej, no to możemy sobie to sprzedać. No i spoko. Spoko, kasiurka się przyda. I tak, my na pewno za chwileczkę się wybierzemy. Wybierzemy się gdzieś tu. Żem ślepa. Tu gdzieś można było dorabiać. A co, my musimy sobie specjalnie kupić to miejsce? Było tu miejsce, ktoś tutaj grał wcześniej i... Nie wiem, może ktoś się wystawi? No, nie wiem. Dobra, nieważne, co my tutaj mamy? Jak ty się, Gaju, czujesz? Chodź, musimy się ulotnić. Myślę, tutaj odwiedzimy bar karaoke, pójdziesz się załatwić. No tak to teraz będzie wyglądało, będzie korzystała z miejsc publicznych odnośnie załatwienia swoich potrzeb najważniejszych. Umyjemy ząbki i takie tam. No i jesteśmy. Idziemy się tutaj odświeżyć, chodź. Zaraz się gniewnie, umyj ręce, umyj zęby. Już poszukajmy sobie, czy tutaj jest jakaś miejscóweczka do grania. Śpiewaj solo w duecie. Czyli tutaj byśmy mogli i tyle. O, jeszcze tutaj ewentualnie, tutaj. Okej, ale nie ma tutaj nic takiego, żeby grać na gitarze, także okej, no dobra, to my sobie tutaj podejdziemy. I w tym miejscu odpalimy gitarę. Tylko ja bym chciała, żebyś się jednak przebrała. Ja nie wiem czemu, ona cały czas zmienia strój, a przecież nie jest jakoś ciepło. Więc no nie wiem, może to ubierz. Aha, bo ty zanim się teraz ubierzesz, to musisz wszystko ogarnąć. Dobra, także lecimy garderoba, zmień strój. I ten bym chciała. Taki mryryry. Co nie? Mryryry. No i gra nasza piękna, tylko szkoda, że się tak stanęła, wiecie, w tą stronę. W tą stronę. O, i kasiutkę mamy. 8 simoleonów nam dała na drodze do sławy. Simowie mogą teraz stawać się gwiazdami. Istnieje wiele różnych dróg wiodących do sławy, a kolejne otwierają się wraz z rozwijaniem umiejętności kariery Sima. Jedynym z doskonałych sposobów na zostanie gwiazdą jest podjęcie kariery aktorskiej i zwiększanie umiejętności produkcji medialnej poprzez korzystanie ze stanowiska filmowego i stanowiska produkcji muzycznej. Szukaj interakcji z oznaczeniem sława. Każda z nich przybliży cię do zostania supergwiazdą. W barze karaoke zaczyna się Happy Hour. Napoje w obniżonych cenach dla wszystkich. No i pięknie, i sobie zarobimy od razu. Także no rewelacja, bardzo fajnie. Tylko szkoda, że się tak odwróciła, wiecie, tyłem do wszystkich.
Ale spoko, bo kaska leci, także ekstra. Myślałam, że musimy mieć wiecie, tamtą miejscówkę, aby... O, przyjazne powitanie, dobra. O, i dalej zarabiamy, no ekstra, dobra. To chyba to życie nie będzie już takie tragicznie ciężkie? Tak myślę? Nie będzie takie tragicznie ciężkie, no. No kochani, jak widzicie, coraz więcej tutaj ludzi przychodzi, coraz więcej osób daje nam pieniążki. Dobra, przerwijmy sobie na chwileczkę i spędźmy troszkę czasu z innymi ludźmi, z innymi simami. Patrzcie, nawet pieski ją bardzo lubią, tutaj też przyszły. O, sympatycznie, sympatycznie, fajnie, że zaświecili światło. A tutaj kto? Ej, z początku myślałam, że normalnie Gaja numer 2. Patrzcie. Serio? Myślałam Gaja numer 2 normalnie. Dobra, chodź tutaj sobie usiądź. No, przywitaj się z pieskiem. Chodź, nasza gwiazdo. I w ogóle slice of life, lecimy sobie tutaj. Pielęgnacja skóry, pojedynczy zabieg, zatrzymaj zabiegi rutynowe. Czyli mamy tutaj zabiegi uruchomione. No, coś z tym będę musiała zrobić to na pewno, bo mi się już przestał ten cały trądzik podobać. Sonia, chyba sobie wyciągnę to po prostu. Dobra, okej. No to ja bym prosiła tutaj zamów drinka. A dobra, zamówmy, a ty też jesteś tutaj? Nie, myślałam. Ja bym chciała zamówić ulubionego drinka. Jestem ciekawa, jaki jest Gai ulubiony drink. Zobaczymy. A tam woda mineralna. No to w sumie 16 lat ma. 89 simoleonów twój drink kosztował, dziewczyno. To jaki jest twój ulubiony drink? No. Czekamy na drina. Czekamy na drina i co? I co to jest? Morze ognia. Ale to jest wykonanie Aleksandry Świr, okej. Okay. No to jest jej drink. Morze ognia. Ale ciekawe, czy to jest z alkoholem, czy bez, no... Nie wiem. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Jezu, ona dalej jest taka zrozpaczona. Załamana życiem i wszystkim, co ją spotkało. No. W sumie to się wcale nie dziwię. I ona będzie tutaj raczej sobie przesiadywać. Chodź tutaj, usiądź sobie, podrabiaj lekcje. Ona będzie wiele czasu spędzała z pewnością tutaj w tym barze karaoke. A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Do domu idziesz? Aha, tutaj na zewnątrz. Okej, okay, dobra. No tak, za duży hałas, nie? Za duży hałas. Okej, okay, no dobra. No i co, już skończyłaś? Rozmawiaj, będziesz rozmawiać. O, twoje życie towarzyskie się rozwinie. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, dobra, dobra. No dobra, przyjazne powitanie. W ogóle to byś się powitała z nim, taka a propos. Nie, no taka propo. Okej, okay, dobra, nie przywitasz się, rozumiem. Przywitałaś się. Okej. Okay. Rozmawiaj o zainteresowaniach i myślę, że ty już pójdziesz sobie spać za chwileczkę. Pójdziesz sobie spać. No ogólnie jej życie będzie teraz takie troszeczkę zwariowane, bym powiedziała. No. Bym powiedziała, że to życie będzie szalone. Dobra, kończymy gadkę, szmatkę i lecimy. Lecimy do domu odpocząć. Nie ma na co czekać. A kto tutaj jest? Jakaś... Riko Takahashi. Riko... Coś tam. Dobra, chodź spać. Także idziemy spać i widzimy się rano. Przywitał nas piękny poranek pięknego miasta. I oczywiście już z samego rańca musimy odwiedzić bar karaoke. Miejsce, które będziemy non-stop odwiedzać. Non-stop to będzie wręcz trzeci dom naszej Gai, nie? Bo wiadomo, pierwszy to jest dom rodzinny, drugi to jest namiot, a trzeci to będzie właśnie bar karaoke. No i fajnie, mam nadzieję, że jest otwarte, bo chcemy się wysiusiać. Jest otwarte, także chodź, Gaja, idziemy się pogarniać, jak zawsze z samego rańca. Chodź, ogarniemy się. Jest godzina, która 6:37, no troszeczkę jest wcześnie. Wcześniej, oj wcześniej, jak napić się alkoholu tutaj w tym barze, ewentualnie ludzie przychodzą, żeby pogadać, albo są alkoholikami, tak też może być. Dobra,
Gaja, pogarniaj się. Myślę, że możesz z milion razy umyć ręce, aby choć dojść do siebie. Fajnie by było, bo widzicie, rośnie, rośnie, rośnie. Także szoruj się w kranie przy ludziach. Okej. Okay. Czy my tutaj w ogóle coś możemy zjeść? No co, zamknęli nam. Mam nadzieję, że za chwileczkę ktoś tutaj przyjdzie. I szukaj śnieżnych kul. A to jest z tym nowym dodatkiem, rozumiem, ta fontanna, nie? Co przyszło? Czy nie? Albo jest mega podobna, chyba jest podobna. Nieważne, dobra, możemy się pomylić. O, i tutaj mamy naszą miejscówkę. Ej. Jezu, już myślałam, że zgubiłam gitarę, serio, tak myślałam. Dobra. Szukaj w pudłach, przydadzą się kule. Przydadzą się kule, oczywiście. I dobra, chcemy coś kupić, zamów jedzenie, samosa. Zamów, bo jesteś mega, mega głodna. Wrzuć monetę na szczęście. Miejmy nadzieję, że ci przyniesie szczęście. Ale fajnie. Wróciliśmy monetę. Może nam przyniesie szczęście. No. I lecimy po jedzonko. Czy mogę poprosić jedną samosę? Dzięki. Zjem to. Takie pyszności. I chodź sobie usiąść. Chodź. Aha, wygląda na to, że Gaja nie przywykła do jedzenia pikantnych potraw, takich jak samosa. Musi pamiętać, że trening czyni mistrza, a wkrótce będzie pochłaniać najostrzejsze dania. Jak przystało na prawdziwą fankę ognistych smaków. Ja nie wiem, czy ona jest fanką ognistych smaków akurat, ale spoko. Niech szama, dziewczyna. Gratulacje, Gaja właśnie rozpoczęła swoją kulinarną podróż po mieście. Jedząc poza domem, może się nauczyć przyrządzać różne potrawy. Do odkrycia zostało jeszcze 26 przepisów. Wyjdź na miasto i spróbuj jak najwięcej dań. Oczywiście będziemy próbować jak najwięcej dań, bo my w sumie mieszkamy teraz na ulicy, więc w sumie nawet trochę po niej widać, że takie to życie ją trochę pokarało. Ale okej, okay, kochani. I tak, ja bym chciała, żebyś zaczęła tutaj brzdąkać muzyką i na gitarze. Jest zbyt spięta, really, serio. Młoda, dorosła, zabawne powitanie. Jest ktoś nastolatkiem? Ja bym chciała, żeby ona miała kolegę, koleżankę, ale tu są sami dorośli. I wszyscy mają trądzik. Nie, pozbędę się tego Slice of Life w końcu. No, chyba, że da się jakoś wyłączyć w MC Center na przykład, czy coś. W sumie to byłoby fajne, tak się tego pozbyć trochę. Przestań być taka zestresowana. Wyrzuć to z siebie, do obcej, tak najlepiej. I porozmawiaj o gotowaniu. I się nie stresuj, dziewczyno. Życie jest piękne. Karetka, policja, czy co to jedzie? Coś to jedzie. Nie wiemy co. No. Także idziemy trenować wsady z naszą Simką. To znaczy udawać gwiazdę koszykówki, a ona ewidentnie tą gwiazdą nie jest. A przynajmniej dzisiaj to na pewno nie wychodzi. Osiągnięty trzeci poziom sprawności fizycznej. Uwaga, uwaga, nasza kochana jeszcze będzie tutaj sportowcem, gwiazdą, nie wiem, Moroka, czy tam czegoś tam. No nie? No. Także niech się dziewczyna uczy, niech gra. Może to troszeczkę ją rozbawi, co? Fajnie by było, gdyby jednak troszeczkę... Ej, no, selfie, nie? Sweet focie. Ci simowie zawsze muszą robić te sweet focie. W każdej chwili, w każdym momencie muszą sobie strzelić fotkę z ręki, nie? No jak widzicie, nasza simka tu ostro jedzie. Ale myślę, że my już sobie stąd pójdziemy pomuzykować. Rzecz jasna i oczywista, pomuzykujmy sobie trochę. No bo właśnie o to chodzi. O to chodzi w drugim pokoleniu. Pokoleniu muzyk, abyśmy sobie muzykowali, staniemy się super gwiazdą. No, myślę, że tak. I myślę, że Gaja jest wręcz do tego stworzona, aby w takim sportowym looku, nawet sportowym looku w zasadzie, działać na scenie.
muzycznej. Także co, kochanie, wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostaniecie ze mną na dłużej, że podoba wam się wybór, którego się podjęłam, że kontynuatorką jest Gaja. I co? Zapraszam was serdecznie do następnych odcinków. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!